Otóż dokładnie na tej samej zasadzie pan generał Kiszczak przekazał władzę opozycji, po prostu swoim agentom. I ten grzech pierworodny, no teraz jest troszeczkę lepiej, bo ci ludzie Okrągłego Stołu nie mogą ujawnić tego swoim następcom, w związku z czym, a i wymierają pomału, w związku z czym to się troszeczkę zaczyna prostować. Jednak co by nie powiedzieć, to zestaw Korwin-Mikke, Komorowski, Jarosław Kaczyński jest zestawem ludzi o 3 klasy lepszym niż Wałęsa i Kwaśniewski. No co by nie powiedzieć? No co by nie powiedzieć? To są... No ale to jest bardzo istotne. Jeżeli pan się dowie na przykład, dlaczego przetarg wygrywa ta firma, a nie inna, jeżeli pan się dowie, że bank udziela pożyczki temu, a nie innemu, pan się dowie, że to ma znaczenie, czy to są akurat byli agenci, czy nie. I ja zrobiłem jedną straszną rzecz. Ja byłem przekonany naiwnie, że jak zgłoszę uchwałę, to nie wierzyłem, że uda się przeprowadzić, ale udało się, psim swędem przeszła. Ja wierzyłem, że to się po prostu ujawni te listy agentów, no się ujawni, tam ktoś to komuś po mordzie nałoży i po tygodniu się o sprawie zapomni. Tymczasem Macierewicz ujawnił tylko 1/5 agentów, mianowicie ujawnił tylko tych agentów, którzy już nie pracowali dla UOP-u. Czyli najważniejszych agentów nie ujawnią. To dzisiaj siedzą jako ta Stokrotka w telewizji, prawda, czy inni tacy. Przecież wszyscy telewizje to są agenci ABW, czy WSI, czy czegoś takiego. Otóż wiem, ale to samo jest w gospodarce. To jest bardzo istotne. Są ludzie oczywiście, którzy nie są agentami, ale przecież koncesje na banki są przydzielane. To nie jest tak, że pan sobie może założyć bank, jak w filmie Wabank, prawda? Gdzie karany facet sobie zakłada bank, bo był wolno, był liberalizm w Polsce mimo wszystko. Dzisiaj oczywiście trzeba mieć zgodę Narodowego Banku Polskiego. Tej konkurencji oczywiście nie dopuszcza. No i proszę pana, to jest zasadnicza różnica. To ciąży na całym życiu gospodarczym, politycznym, kulturalnym i tak dalej. Stąd takie wielkie wpływy Michnika. Dlaczego Michnik ma takie wpływy polityczne? Przecież on nie ma żadnego stanowiska. Ale komisja Michnika, czyli 4 osoby, Adam Michnik, profesor Kroll, profesor Holzer, profesor Einenkiel, te 4 osoby, dziwnym trafem wszystkie 4 podejrzewano o przynależność do Wielkiego Wschodu Francji, te 4 osoby zostały wpuszczone przez pana Kozłowskiego, sekretarza Tygodnika Powszechnego, uważanego powszechnie za tubę Wielkiego Wschodu Francji w kościele, i przez 6 tygodni siedzieli w bezpiece, w archiwum bezpieki, i nie ma śladu ich działalności. A Nienkel pytany, co oni tam robili, a oni odkurzali teczki, oświadcza i tak dalej. Tak. Człowiek, którego ujawnią, że był agentem bezpieki, zwłaszcza jeżeli przez 30 lat zaprzeczał temu, bardzo się tego boi. Bo przedtem, ja pan, myślałem, jak ja zrobiłem tę uchwałę lustracyjną, to do mnie podszedł jeden z posłów, zresztą był moim kolegą z komisji, bardzo inteligentny człowiek, bardzo inteligentny i uczciwy, panu powiedzieć, i on przed nim podziękował za tę uchwałę. Mówi, widzi pan, ja się cały już od roku nie śpię, bo się boję, że to wyjdzie na jaw. A teraz wyszło, nikt mi głowy nie urwał, śpię spokojnie. I tak powinno być. Powinno być, a po prostu ujawnić i koniec. Ja nie jestem za potępianiem agentów. Od potępiania są ci, na których donosił, to niech ich potępiają. Ja chcę to ujawnić, żeby nie było możliwości szantażu. Jestem absolutnie przekonany na przykład, że Polska nie ma do dzisiaj podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami, podobnie jak Rosja z Japonią zresztą, dlatego, że profesor Kubiszewski był agentem bezpieki, pseudokask. I dane o tym miała niemiecka Stasi, a więc również i BND, Bundesnachrichtendienst. I tyle. To ma znaczenie. Akurat w tym banku to Polak nie zrozumie, ale w wielu sprawach takich, o których mówiłem, prawda, że nie dostaje pożyczki z banku, bo pański wujek nie był w bezpiece, no to jest dla niego jest zrozumiałe. No tak, 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 tak. Do dzisiaj, a powtarzam, to już jest wolna rozmydla. To już jest wolna rozmydla, zaczyna zwolna, powstają nowe powiązania, ci ludzie odchodzą w przeszłość. Ludzie, którzy byli agentami SB, w tej chwili nie są ważnymi. Ważne są ci, którzy byli agentami UOP-u i ABW w tej chwili. To jest problem, bo agentom bezpieki nikt nie wydaje już poleceń, ABW wydają. I to jest problem. Przecież to, że prezenterzy telewizyjni tak mi ze mną obchodzą, to nie są to polecenia SB, to są polecenia ABW. Czy WSI, nie wiem tam, który dla kogo pracował, prawda, bo tego nie wiem. Natomiast z całą pewnością akta Stokrotki,
akta Stokrotki, wiecie o kim mówię, prawda? Nasz kolega partyjny, Prudnow Wróblewski, już nieżyjący, miał w ręku i nie ma żadnej wątpliwości, że Stokrotka nie była tajnym pracownikiem bezpieki. To był oficer bezpieki. Oficer. To, że będą mogli realizować swoje projekty. Wie pan coś powiem, czy jechał pan kiedyś autostradą Wrocław-Berlin? Nie wiem, przejedzie i pan zobaczy, tam są takie kładki. Pan zauważy, to przedwojenne jeszcze. Nie mówię o tych nowych, tylko te stare, przedwojenne. Czy pan zauważył, że każda jest inna? I na inne są kształty podpór, inne rozstawy, każda jest inna. Wie pan dlaczego? To były prace dyplomowe absolwentów Politechniki. I one zostały zrealizowane. Czy dzisiaj komukolwiek się pracę dyplomową realizuje? Ja tylko jedną rzecz. Chodzi o to, że większość ludzi nie jest zorientowana w tych tematach. Ja też specjalnie nie jestem. Śledzę to, co pan mówi od dłuższego czasu, więc wiem, do czego pan nawiązuje mniej więcej. Natomiast jest to dla ludzi całkowicie nieintuicyjne i właśnie to jest jeden z powodów, znaczy mówi pan o rzeczach, które są dla ludzi zupełnie nieintuicyjne, niezwiązane z żadnymi ich doświadczeniami i między innymi dlatego wydaje mi się, że jest pan odbierany tak, jak jest pan odbierany. Ale ja panu powiem, tutaj działa tutaj silnie wpływ telewizji, na przykład taki pan Durczok. Ten pan Durczok na swoim blogu, chyba to jeszcze pewno wisi na tym blogu, napisał, że ten idiota Korwin-Mikke uważa, że jeżeli się wprowadzi pasy bezpieczeństwa, to ilość wypadków drogowych wzrośnie. Problem polega na tym, że ja to powiedziałem w Sejmie przed głosowaniem w sprawie wprowadzenia pasów drogowych. Oczywiście głosowanie przegrałem. Ilość wypadków w następnym roku wzrosła. Dlaczego tak się dzieje? Jest to dość oczywiste, acz nieintuicyjne. Otóż jeżeli ja wprowadzę samochód, absolutnie bezpieczny, 200 na godzinę wyrżnę w ścianę i nic mi się nie dzieje, to co się stanie z ilością wypadków drogowych? Wzrośnie potwornie, prawda? Bo nikt się nie będzie bał śmierci w wypadku drogowym. Otóż na to, żeby było mniej wypadków drogowych, kierowca powinien jechać w szklanej klatce o pół metra przed samochodem, wysunięty. Wtedy by jeździł ostrożnie. Bez pasów bezpieczeństwa. Ale to jest nieintuicyjne, to co mówię, prawda? To jest nieintuicyjne, acz potwierdzone, logiczne, potwierdzone doświadczenie, bo rzeczywiście wzrosła. No i co? I mogę sobie gadać. Jak oni mówią, przecież ja miałem kiedyś przypadek zupełnie śmieszny. Bo teraz była ta dyskusja i mówiono o zmianie ordynacji wyborczej w biegu, prawda? Prawie działy wstecz. Ja kiedyś w Sejmie przemawiałem w tej sprawie, dość długo przemawiałem w Sejmie i zresztą bardzo dobrze było widziane moje przemówienie. I proszę Państwa, powiedziałem właśnie, że nie można zmieniać sytuacji w trakcie jakiejś akcji, prawa nie można zmieniać, bo to jest tak jak z bryżem, jakby rozdać karty, podnieść i po podniesieniu dyskutować, czy dziesiątka jest starsza od króla, czy odwrotnie. W tym momencie po mnie wszedł na trybunę poseł z PSL-u, i oświadczył, Korwin-Mikke nawet w bryża grać nie umie, bo nie wie, że w bryżu król jest starszy od dziesiątki. Pouczył mnie. Co więcej, połowa Sejmu uznała, że ten poseł mi jednak dobrze dokopał. Także no, przekonywanie ludzi jest trudne. Dobrze, no niestety czas spotkania dobiegł końca. Dziękujemy bardzo jeszcze raz panu Januszowi.